A w studiu minister kultury i dziedzictwa narodowego, pani profesora Małgorzata Omilanowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pani czytała ostatnio? Tom poezji e, laureatki nagrody Szymborskiej pani Hartwig. Z obowiązku czy z przyjemności? Jedno i drugie. E, no to pani e, jest zdecydowanie lepsza od pani Flair Perleo, minister kultury Francji, która przyznała, że od dwóch lat właściwie to ja nie czyta książki. Czyta jakieś noty, różne dokumenty, wiadomości, depesze. Smutne, prawda? Życie bez książek nie ma sensu. Smutne jest życie ministra kultury we Francji. Współczuję, nie podzielam tego problemu. Dziś oficjalnie, uroczyście zostanie otwarte Muzeum Historii Żydów Polskich, a właściwie jego stała wystawa, pani zapewne już ją widziała. Tak, i to kilkukrotnie. To niezwykłe miejsce. Trudno opisać słowami. Mówimy o wielkiej wystawie rozłożonej na kilku tysiącach metrów, która opowiada o tysiącletnich dziejach relacji polsko-żydowskich od momentu, kiedy pierwsze Żydzi pojawili się na polskich ziemiach, po praktycznie dzień dzisiejszy. To jest opowieść o naszej wspólnej historii. To jest opowieść o radości, o szczęściu, czy bardziej o zagładzie, o prześladowaniach? Oczywiście Zagłada też jest na tej wystawie, ale na pewno nie jest elementem dominującym. Ta opowieść to przede wszystkim powikłane losy średniowieczne, nowożytne, czasów nowoczesnych, pokazane na tle historii Polski, bo w kontekście historii Polski wszystko się rozgrywa, ale z położeniem przede wszystkim nacisku na to, co było ważne dla społeczności żydowskiej. Holokaust oczywiście jest obecny, ale nie jest na pewno elementem dominującym wystawę. Czyli muzeum życia, a nie Zdecydowanie śmierci. Zdecydowanie tak. Myśli pani pani minister, że to będzie pierwszy adres wycieczek z Izraela? Taką mamy nadzieję. Prowadziliśmy już od dawna rozmowę z Ministerstwem Edukacji Izraela, żeby te obowiązkowe wyprawy do miejsc Zagłady. Które y, organizowano są corocznie dla licealistów y, izraelskich, objęły także wizytę w tym muzeum, żeby młodym ludziom przyjeżdżającym tu do Polski kraj nasz nie kojarzył się wyłącznie z auschwitz na i Majdankiem, ale także opowiedział odrobinę o tym, dlaczego tylu Żydów tak długo w tak dobrych relacjach z Polakami żyło na tej ziemi. Czy na tej stałej wystawie czegoś pani y, brakuje? Inaczej rozłożyłaby pani akcenty, ponieważ pojawiają się na ogół recenzje bardzo dobre, niemal entuzjastyczne, no ale też są takie osoby, które dostrzegają pewne, ich zdaniem, niedociągnięcia. Czy pani coś takiego zauważyła? Na pewno na tej wystawie niczego nie brakuje. Natomiast tam są trzy poziomy narracji. Wizualna, ta, która jest opowiedziana obrazem i dużymi podpisami pod zdjęciami. Tekstów drobniejszych, dostępnych, trochę trudniej i tekstów zawartych w książkach internetowych. Jeżeli będziemy o czymś dyskutować w przyszłości, to o tym, czy nie należałoby takich ani innych wątków przenieść z poziomu trzeciego na drugi, a z drugiego na trzeci. Ale jest na pewno wszystko. A coś panią zaskoczyło in plus, coś wywarło szczególne wrażenie, zdumiało Panią właśnie w takim sensie bardzo pozytywnym? <laughs> Czysto subiektywnie. Ja miałam okazję oglądać scenariusze tej wystawy. Widziałam projekty. I bałam się oglądając te projekty, że ona będzie ciasna i przegadana. I jak pierwszy raz wyszłam do tych sal, to zdałam sobie sprawę, że mnie zawiodła wyobraźnia. Że to, co było na rysunkach takie gęste, okazało się w praktyce niesłychanie przestrzenne i bardzo dobre, dobrze poddające się recepcji. Jeszcze jedno takie pytanie. Nie wiem, jak mam to wyrazić. Czy ta wystawa jest o tyle prawdziwa, że ona oddaje nasze wzajemne relacje? Czy to jest ten poziom, no, którego ona nie obejmuje? No, ona opowiada o historii. Jest pewnego rodzaju narracją, Pokazującą, jak było, bardzo zobiektywizowano. Proszę pamiętać, to jednak jest efekt 12 lat pracy praktycznie wszystkich specjalistów od dziejów polsko-żydowskich, wśród polskich historyków, etnografów, etnologów, ale także specjalistów z zagranicy. Oni bardzo dużo już przedyskutowali i jesteśmy tu bardzo bliscy, że tak powiem, zobiektywizowania relacji. Ale ona oczywiście zawsze niesie w sobie elementy interpretacji, i tutaj dyskusje przed nami, ale ja się ich nie boję. To wielkie przedsięwzięcie powstało dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu czy to się może stać przykładem na przyszłość czy to to jest coś wyjątkowego, jeśli chodzi właśnie o tego rodzaju y, dzieła, że tak powiem, czy instytucje. Znaczy, ja myślę, że to jest bardzo dobry wzór, natomiast y, i na pewno warte powtórzenia. Natomiast, czy to będzie możliwe, to jest pytanie. Czy znajdzie się partner prywatny, który będzie gotów zaangażować tak ogromne środki? Warto pamiętać, że donatorzy złożyli się w sumie na 165 milionów. 165 milionów, czyli złotych. tego partnerstwa prywatnego, tak, jest w tym. Tak. A w sumie? W sumie no, porównywalna mhm. kwota. Budynek kosztował około 170, i to było złożenie środków publicznych w, kwestii, w dyspozycji ministra kultury i środków samorządowych, czyli miasta Warszawy. Pani minister, czy odpowiedziała pani Władimirowi Medyńskiemu, szefowi resortu kultury Federacji Rosyjskiej, na jego oświadczenie w sprawie pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej, że jest za duży, za długi. Szanowna Pani, słowa ministra Medyńskiego po raz pierwszy pojawiły się tak naprawdę w piśmie kierowanym do Ministerstwa Kultury rok temu, podpisanym przez wiceminister. I z propozycją skrócenia pomnika do 40 metrów. I myśmy wtedy bardzo wyczerpująco na to pismo odpowiedzieli, wyjaśniając przede wszystkim, że koncepcja ideowa tego pomnika zostanie zniszczona, jeżeli on zostanie skrócony. Jego długość nie jest wynikiem polskiej dumy i zarozumialstwa, tylko koncepcją. Przekazu symbolicznego, to jest pomnik, który mapuje ostatnie sekundy lotu to polewa. On nie może być skrócony o, po, o, o 60%, bo tyle proponuje w tej chwili minister Miedyński, ponieważ zatraci sens. Jeżeli mamy budować pomnik tylko na 40-metrowej działce, to znaczy, że musimy robić nowy konkurs. I to wszystko wyłożyliśmy w piśmie do ministra Melińskiego, odnosząc się także do tych zarzutów związanych z bezpieczeństwem i ewentualnymi pochówkami. To skąd teraz te słowa ministra? No chyba pani się domyśla. No domyślam się, ale jeżeli dostał odpowiedź na nasze stanowisko. To dlaczego brnie? Tak jakby tej odpowiedzi nie było, tak jakby zgubił, zapomniał, no to może trzeba mu przypomnieć. On napisał jeszcze jedno pismo po tej naszej odpowiedzi, wracając do swojego stanowiska, no ale przerzucanie się pismami kolejnymi zawierającymi tą samą treść, chyba nie ma większego sensu. No nie ma większego sensu, ale, ale wszystko jest właśnie w rękach Rosji, bo jeżeli nie udostępni terenu, to tego pomnika nie będzie. Czy nie warto jednak mimo wszystko. Wkładać do głowy tego przypomnienia, że przecież ten pomnik powstał na zasadzie porozumienia polsko-rosyjskiego i konkursu, który został wspólnie przeprowadzony. Panie, Panie redaktor, oczywiście my cały czas to robimy, tylko proszę pamiętać o tym, że jeżeli ktoś najpierw akceptuje jakiś konkurs, przysyła swoich przedstawicieli na konkurs i głosowanie nad projektem jest jednogłośne. Dwóch kolejnych ministrów kultury i ministera Wdziejew. Bo za jego kadencję odbywał się ten konkurs. I minister Mieliński z entuzjazmem wypowiadają się na temat tego projektu i go akceptują. I następnie po dwóch latach, właściwie trzech latach od konkursu zaczyna się przepychanka, że działka ma być... Y. Dużo mniejsza niż ta pierwotnie planowana, że pomnik ma być radykalnie skrócony. Zaznaczę, że myśmy się liczyli z koniecznością skrócenia tego pomnika i negocjowaliśmy z autorami zgodę w związku z problemami własnościowymi terenu. I autorzy zgodzili się, że można skrócić go o kilkanaście metrów bez szkody dla jego treści. Ale ta sugestia, że jesteśmy gotowi na takie ustępstwo, spowodowała, że stanowisko rosyjskie zostało zradykalizowane i Teraz mówimy o 40. Jeżeli mamy zbudować pomnik na 40 metrach, to musimy zrobić nowy konkurs. Czyli właściwie w najbliższych latach możemy się nie spodziewać tego pomnika w Smoleńsku. Ja bardzo liczę jeszcze na talenty negocjacyjne naszej pani ambasador, pani bełczyńskiej nawet. Pani minister, pani odpowiednik rosyjski mówił także... Po raz kolejny o potrzebie budowy pomnika czerwonoarmistów w Krakowie. Czy w tej sprawie my też jakoś reagujemy w sposób na tyle zdecydowany, żeby Rosja przestała o tym mówić? Budowa pomnika w Krakowie leży wyłącznie w gestii władz miasta. To są sprawy leżące po stronie samorządu. I ja nie powinnam się wypowiadać oceniająco na ten temat. Ale może Pani przedstawić własne zdanie jako Pani profesor Małgorzaty O'Milanowskiej? Zawsze jestem zdania, że tam, gdzie są pochowani ludzie, należy ich godnie upamiętnić. Godnie to znaczy w sposób, który nie będzie budził kontrowersji, po jednej, jak i po drugiej stronie. To, jaką formę przyjmie takie upamiętnienie, powinno być właśnie polem do negocjacji, a nie Narzucania pewnych rozwiązań gotowych. Czyli pani, pani, jako profesor Małgorzata Omilanowska nie jest tak zupełnie na nie. No, przecież to jest cmentarz. Tam są pochowani ludzie. Umarli podczas zarazy, wprawdzie, ale jednak są pochowani. I kamień, na którym jest informacja, ilu ich jest pochowanych i w jakich okolicznościach umarli, jest godnym upamiętnieniem każdej śmierci. Minister Medyński zapewnił ponadto, że Rosja przeprowadzi imprezy, które. Były zaplan zaplanowane w ramach roku polskiego w Rosji. Jak pani odbiera te deklaracje pozytywnie? Czy, czy jest tym jakaś pułapka? Ja wolałabym oceniać czyny niż deklaracje. Czyli. No, chciałabym zobaczyć te wydarzenia. A, czyli, czyli jeszcze to przed nami, bo się to wszystko ma zacząć w 2011 roku. Więc nasze negocjacje w sprawie roku polskiego w Rosji rosyjskiego w Polsce wskazywały na to, że propozycja zrobienia takiego konkursu na, na, na pomysły po polskiej stronie została złożona, ale ze strony rosyjskiej nigdy analogiczna nie, wiem, więc nawet nie wiem w tej chwili, w jakich projektach mówimy. Pani profesor, czy opłaty za tablety i smartfony są przesądzone? Ale proszę Panią, tyle nieporozumień, ile narosło wokół tej sprawy. Naprawdę już warte jest chyba jakieś książki. A po pierwsze nic nie jest przesądzone. Ta Takie książki, którą przeczyta pani francuska minister Kultury. <grym> Na przykład. Może. Nie, w ogóle sprawa nowelizacji tego rozporządzenia to rutynowe działanie ministra kultury co kilka lat, od wielu lat, bo to wynika z umocowania ustawowego. Prawdopodobnie będziemy musieli tą nowelizację przeprowadzić zapewne w przyszłym roku. Ponieważ Zaix i inne organizacje zbiorowego zarządzania zgłosiły chęć objęcia tą op opłatą także tabletów, jeszcze minister Zdrojewski zasugerował, aby obie strony, bo producenci też mają swoje przedstawicielstwo, znalazły porozumienie. Byliśmy informowani na przełomie sierpnia i września, że do porozumienia blisko, co wywołało taką reakcję społeczną jaką wywołało. Ale potem się okazało, że do porozumienia daleko. Natomiast ja jestem odległa od podejmowania decyzji, które mogłyby w jakikolwiek sposób zniszczyć, czy zaingerować za mocno w rynek dostępu do treści internetowych i elektronicznych dla przeciętnego Polaka. To, to jest dla mnie najistotniejsze. A Natomiast... na razie jeszcze nie ma co się bać? <laughs> od początku nie było czego się bać, bo oczywiście wszystko, co pisano na ten temat, było nieprawdą. Myśmy nigdy nie mieli zamiaru... W ogóle nie, nie mówiliśmy nigdy o opłatach, które były wymieniane w prasie i w mediach. Jeżeli braliśmy jakąkolwiek kwotę, pod, wielkość pod uwagę, to na pewno liczono w promilach, a nie w procentach. Ona nigdy by się nie przełożyła na takie podwyżki cen, o jakich było pisane. No ale naprawdę to jest temat, którym się w tej chwili Ministerstwo Kultury nie zajmuje. I, i na koniec tak zwany stały fragment gry w mediach publicznych, czyli czy jest gotowy projekt ustawy audiowizualnej. Do gotowego projektu ustawy audiowizualnej jest jeszcze daleko, proszę pani. Jak daleko? To jest bardzo dobre pytanie, ale żeby móc na nie odpowiedzieć, musiałabym najpierw móc uzyskać odpowiedź od podmiotów, które przygotowują ich koncepcje, kiedy one przyniosą je. To znaczy? No, trzy podmioty zgłosiły się z chęcią przedstawienia Ministerstwu Kultury swoich projektów. W lipcu była mowa, że dostanę je w sierpniu. Dwa tygodnie temu usłyszałam, że to jeszcze musi potrwać. Y czyli właśnie. Czyli jest jak zwykle, można powiedzieć. No ale nie, nie ode mnie to zależy, zależy niestety. Dziękuję bardzo. Minister kultury Małgorzata Omilanowska, Beata Michnicz, do usłyszenia.